Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy was w podcaście W ogóle Palant. W ogóle co myślisz? Odcinek numer urodzinowy. Ale czyj urodzinowy? No Patrysia. Patrysia. Bo Patryś miał urodzinę. Cały czas ma miesiąc urodzinowy, moi drodzy. Bo jest raczyskiem. Jest raczyskiem po prostu. No i były przygody. Słuchajcie, były przygody w dniu kulminacji, czyli w prawdziwe urodziny 13. 13.07. Bo on się urodził w piątek 13 oczywiście. No a co? Tak, urodziłem się w piątek 13, 13.55. Jakieś pytanie? W moich rękach było zaplanowanie dnia urodzinowego, tak? To prawda. Więc zabrałem Patryka na cmentarz. I powiem wam, że bawiłem się rewelacyjnie, ponieważ na cmentarzu są wszystkie rzeczy, które mnie interesują. Czyli martwe kwiaty, martwi ludzie oraz cisza. Ale są też drzewka i ptaszki. No słuchajcie, ogólnie chodzi o to, że tutaj właściwie za, czy w pobliżu wzgórza Montjuïc, na które właśnie teraz patrzę, jest jakiś taki wielki cmentarz, on jest bardzo stary i tam spoczywa wiele jakichś tam osobowości, bo on powstał w 1800 którymś, tak? Tak, to w 19 jednak wieku. Dawno temu. Słyszeliśmy o nim trochę, ale jakoś nie było nigdy okazji, więc stwierdziłem, że po prostu urodziny to jest ten moment, nie? Tak, i to jest naprawdę był dobry moment. I naprawdę jest fajny ten cmentarz. Robi wrażenie. Nie zrobiliśmy wam fotorelacji grobów ani nic, bo nie jesteśmy ostyczkowsko. Widać też bardzo, jak na przestrzeni lat po prostu wszystko się zmieniało, bo on jak tak, poziomami jest, idzie tak, jak na górę. Pamiętajcie o tym, że to jest na wzgórzu, tak, że tam jest po prostu kilka poziomów, po prostu trzeba się wspinać po schodach normalnie i to jest taka budowla po prostu. No i na samym dole to są po prostu grobowce. Tak. Są wielkości takie, niektóre jak domy. Wiecie. Tak, i są naprawdę takie domy, bo w środku są kaplice, są oczywiście złożone jakby ciała, są całe ołtarze do odprawiania modłów i tak dalej. Dalej jakby to się posuwa i coraz mniej miejsca coraz jest. Coraz mniej miejsca, coraz więcej osób. Jednak ta ziemia jeszcze jest cały czas, cholera. Tak, także... Więc powstają takie, ja nie wiem jak to się nazywa, takie wielkie jakby... Bryły. Bryły takie, prostokątne, które jakby mają takie wnęki, jedna po prostu nad drugą. Wiecie tak. Co chodzi? I one tak, w sumie nie wiem na ile trochę, tam było. Trochę to wygląda tak jak, nie krematorium, tylko tam gdzie się zimne zwłoki. Tak, tak, no wiem, że mrozi się. Gdzie to się robi? Lodówka dla nas zwłoki, jak się nazywa. No, kto będzie szybszy? Madam czy ludzie w komentarzach? Słuchajcie, to jest prosektorium. Prosektorium, tak. Ja byłem pierwszy. No, zobaczymy. Po prostu takie, wiecie, szuflady. No i, co jest według mnie lepszym rozwiązaniem, no tak, bo jest jakby... Więcej da się upchnąć. Jest fair, jest ekonomiczne. Ale o tym kiedyś gadaliśmy, zresztą w pierwszym podcaście. Pod tytułem Śmierć, tak to był pierwszy odcinek. No dobra, no ale no, nie będziemy wam opowiadać na cmentarz. Ponad 20 tysięcy ciał. Sprawa jest taka, że jak się wchodzi, to się wchodzi na dole, jakby przy samym wzniesieniu, no i wchodzi się wyżej. No i Patryś chciał na samą górę. Tak, no i chciałem na samą górę zobaczyć, co jest jakby na końcu tego cmentarza, czyli jakby na samym prawie szczycie tej Góry Montjuïc. Następnym punktem wycieczki był ogród botaniczny, który wedle mapy znajdował się obok, na wzniesieniu już tam na szczycie góry. Mhm. I cały myk polegał na tym, że według satelity, według Google Maps, nie było zejścia na szczycie tego cmentarza, tylko trzeba było zejść z powrotem na sam dół, obejść po prostu te mury cmentarza, bo on był normalnie ogrodzony, i wdrapać się z powrotem do ogrodu botanicznego, który mieliśmy na serio na... No właściwie za murem. Za murem, który był oczywiście murem cmentarza dużym. No i Google Maps pokazywało, że to jest jakieś prawie... Ponad godzina drogi jakby w jedną stronę, tak, do tego ogrodu. No więc co postanowił Patryś? Bo ja wiecie, ja mam zawsze taką mapkę, że są kropeczki i są uliczce, a Patryś wszedł, to jest satelitarna? Tak. I gdzieś wyśledził, że za tym murem jest jakaś taka dzika dróżka, nie? Dzika, nie dzika, ale dróżka, która po prostu prowadzi do tego ogrodu. Dobra, w skrócie postanowił, żebyśmy przeszli po cmentarnym murze, zeskoczyli z niego w chaszcze, przeszli przez te chaszcze i wkroczyli na tę dziką ścieżkę. Która zaprowadzi nas do prawdziwej drogi, która zaprowadzi nas do ogrodu potęcznego. I zgadnijcie, czy to zrobiliśmy. Tak. Choć ja zaznaczam, że... Byłeś bardzo przeciwny. Ja byłem bardzo przeciwny, ponieważ ja wiedziałem, że to może się źle stać. Wiecie,
urodziny na cmentarzu, skakanie z muru, jakby, no nie. Oraz chciałbym jeszcze zaznaczyć, że oboje byliśmy w klapkach. Tak. W pełnej biżuterii, wiecie o co chodzi. Ja jeszcze byłem dosyć świeżo tak naprawdę... Coś mi chodzi, chyba jakaś mrówka? Dosyć świeżo z tą piętą, więc też chyba niewskazane było tak naprawdę. No ale słuchajcie, zrobiliśmy to i to było mega komiczne, jeśli ktoś to mógł oglądać. Mam nadzieję, że tak, bo życzę temu komuś dużo szczęścia. Bo wyglądało to tak, że po prostu przeszliśmy po murze i usiedliśmy na tym murze i po prostu zeskoczyliśmy w chaszcze, ale nie w chaszcze pod tytułem jakaś, wiecie, wyschnięta polanka, tylko w takie prawdziwe chaszcze, takie prawdziwe krzeczory po prostu skoczyliśmy. Przyszliśmy tymi krzeczorami nad jakimś wąwozem w ogóle, po jakichś kamieniach. Widziałeś to? Pamiętasz to? Co to jest wąwóz? No ten takie... No takie wgłębienie. Tak, jakby tam woda jakaś płynęła tak z tej góry. Kiedyś jakby może wyschła, czy może jak deszcz pada. Deszcz coś pada z góry, zlatuje na dół. Lekamy. Dobra, nic się nam nie stało, słuchajcie. Nic, słuchajcie. Dziwne. Bardzo to jest dziwne, nic tam się nie stało. To nam, nic tak nam mówimy o nas, nic się nie stało. No dobra, ale musiało być trochę komediowo, gdyż. No i w ogóle byliśmy bardzo z siebie dumni, bo przeżyliśmy, nic nam się nie stało, powtórzmy. Wyszliśmy z tej ścieżki na drogę, no i jakby tutaj Google Maps pokazuje, że nie godzina 20 drogi, tylko 10 minut. No więc idziemy do tego wejścia, do tego ogrodu botanicznego. No i przyszliśmy z tego miejsca, gdzie w tych krzakach skoczyliśmy jakieś, nie wiem, 200-300 metrów i szliśmy oczywiście wzdłuż muru cmentarnego. Patrzymy się. Otwarta brama cmentarna. No tam trochę niżej, trochę dalej, no. No ale no ze 300 metrów. Wiesz co, no ale to nie jest nasza wina, bo nie... Nikt nam nie powiedział. Google nam nie pokazało. Oczywiście, że tak. Oszuści. Oszuści, oszukali nas po prostu. Oszukali nas po prostu, ale no dobra, no nic się nie stało, tak, no jakby już żadna się krzywda nikomu nie stała. Nie, no wiesz, więc... no oczywiście, że tak, a była przygoda, więc spoko. No dobra, ale dotarliśmy do tego botanicznego. Było dużo różnych roślinek. Tam było super akurat. Bardzo mi się znaczy nie bardzo, ale tak w skali 1-10 podobało mi się tak na 7, bo tam nie było za dużo po prostu według mnie, więc nie mieliśmy też jakoś super dużo czasu. A co to jedzie? Jeszcze jakiś prezent dla mnie jest? Tak, zabierają cię na wycieczkę. Gdzie? Takiego pokoju z miękkimi ścianami. O. Już masz ubranko przecież. Było tam spoko. Jeśli jesteście zainteresowani, to jest taka, no, ogród botaniczny tak na 2 godziny wyprawy, więc nie jakoś super dużo. No i ramen był jeszcze, no bo tak, zawsze krzyczy, że nikt, że tak, ja chcę na ramen chodzić. Bo Adam jest osobą, która je... Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Przestań je rzecz, no. 3 rzeczy. Patryk, przestań. Po prostu tak. Nie jestem fanem ramenu, bo... Bo co? Bo nie lubisz, lubisz klusek? Nie, ja w ogóle nie, jajek? Ja w ogóle nie przepadam za zupami. Tak, ja wolę na przykład kremy, wolę jak ma wszystko jedną masę, a nie na przykład w wodzie pływają mi przeróżne rzeczy i ja nie wiem, czy mam to pić, czy gryźć, czy co mam z tym zrobić właściwie. Jakby to jest dla mnie too much i ja po prostu tego nie akceptuję. Ale znalazłem sobie coś innego, więc jakby wszyscy byli szczęśliwi. Dostałeś to, co chciałeś. Ej, super było w tym ramenie, bo było naprawdę fajnie i leciała muzyka i to była taka muzyka, która absolutnie nie wiem, co to było, ale brzmiało to... Jakaś azjatycka muzyka na speedzie. Tak, to było na speedzie, po prostu było takie jakby ktoś puścił outro Czarodziejek z Księżyca na przyspieszeniu. Tak. Ale było to super, bo no, pasowało tego miejsca i mi się bardzo podobało. A tak, ale chciałem zaznaczyć jeszcze, że na ramenie nie mogło się skończyć, bo jeszcze musiał być wafel gofrowy z lodami tak i wszystkimi dodatkami możliwymi. Więc jak ja to wszystko zjadłem, to byłem po prostu na skraju życia i śmierci, ale przeżyłem, jak widać. Przeżył, musiał przeżyć, ponieważ kilka dni później miał imprezę urodzinową na tarasie, właśnie tym tutejszym. Tak, tu gdzie jesteśmy. No i słucham, ciekaw jestem w ogóle, jak teraz po kilku dniach czujesz się po tych urodzinach? Uważam, że były spoko te urodziny, ta impreza urodzinowa. Było spoko, że było mało osób i podobało mi się, że też nie było to taka impreza, jak często, no często, no, zdarzają się takie sytuacje, że po prostu z jakiegoś powodu impreza jest przeciągana i ludzie po prostu już nie mają ochoty, albo, ale nie wiem, na przykład na coś czekają, na jakieś nocne czy coś i tak wiecie, tak siedzą półmartwi i tak po prostu dogorywają czy coś. No i to i tak nie było, po prostu gdy się skończyła impreza, to się skończyła impreza i wszyscy się rozeszli. My sobie jeszcze posiedzieliśmy i pooglądaliśmy filmy i też mi się to podobało. Był torcik pyszny. Był torcik. Słuchajcie, dzisiaj skończyłem, czyli po dniach raz, dwa,
3-4, czwartego dnia skończyłem jeść tort. Jadł na śniadanie. Jadł na śniadanie, to były moje śniadania przez ostatnie dni. I powiem wam, że po 4 dniach jedzenia tortu, ja, który, jak wiemy, uwielbia słodycze, nie jestem zainteresowany w tym momencie niczym słodkim. Zapewne jutro już to się zmieni i wróci na normalne tory, ale w tym momencie jestem przesłodzony. No ale zeżarłem ten tort, był super, było kilka warstw, był w środku toficzek, były nogi syrenek, był niebieski, był bardzo smaczny. Były prezenty. Tak, były prezenty. Był grill, pyszne jedzonko przygotowałem, było słoneczko. Ja też przygotowałem. Razem przygotowaliśmy. No więc przygotowaliśmy, jeśli już, a nie przygotowałem. I ciekawa rozmowa o życiu. Tak, jak na dorosłych ludzi przystało. W ogóle ja nie wiem, o co chodzi, wiecie co? Bo my naprawdę lubimy tańczyć. Może, nie wiem, czy umiemy do końca, czy nie. Nie wiem, kto to ustala, czy jest jakaś komisja. Agnieszka Koczarowska. Wiecie, lata temu chodziliśmy regularnie do klubów. Później regularnie sami robiliśmy imprezy, gdzie też tańczyliśmy. No teraz jakby no, nie chodzi się do klubów, no, bo jakby nie działają. Nawet jakby się chciało, chociaż nie wiem, czy byśmy chcieli. Nie. No to tak sobie ostatnio gadaliśmy, kurde, że moglibyśmy potańczyć, że nawet wiecie, że w tych filmach się ogląda jakichś starszych ludzi tańczących sobie w małych gronach i myślisz sobie, kurde, ja też przecież mogę coś takiego porobić, że to nie jest w żaden sposób krępujące. Ale jakoś nigdy nie ma okazji, nie? Tak. Jakoś tak się gada, no siedzi, coś takiego. Tam. W danym momencie nie jest coś takiego, że się powstrzymujesz, tak. Tylko po prostu nie myślisz o tym wtedy tak. Jakoś, nie? No i okej, no wiesz, nic na siłę, ale było bardzo spoko, podobało mi się, że było tak kameralnie, bo wydaje mi się, że dzięki temu każdy mógł jakoś bardziej się otworzyć i po prostu ze sobą zamienić słowo. To prawda. Jak jest więcej osób, to wiesz, chcesz czy nie chcesz, ludzie się dzielą na grupki, jest jakiś chaos i tak dalej. Ja nie jestem fanem chaosu i jestem fanem raczej... Ładu? Ładu, no. Nowego polskiego narodowego ładu. Dokładnie tak. Peace. No dobra, a co do samej imprezy, to ja oczywiście miałem mnóstwo stresów przed i w trakcie. I to były jakby stresy związane nie z ludźmi, którzy byli, czy z tym oto osobnikiem, czy czymkolwiek innym, ale po prostu z moimi wewnętrznymi jakimiś demonami, które mnie prześladują. Tak, jestem prześladowany przez własne demony. Tak, jestem. Proszę o pomoc. Poprosimy o namierny egzorcystę. Tak. Po pierwsze, parę osób powiedziało, że nie przyjdzie, ponieważ mieli jakieś inne plany, więc oczywiście było mi przykro. Wyjazdy. I słuchajcie, teraz wszyscy nie, wyjeżdżają. Ja teraz opowiadam o swoich emocjach. Siedź cicho w końcu. A, dobra. Więc mi wróciło po prostu wszystko, co miałem z dzieciństwa, czyli miałem urodziny w lipcu i wszyscy byli w rozjazdach z rodzicami nad morzem, ty na koloniach i po prostu nie było większości osób, więc to mi wróciło. No ale dobra. Przyszła impreza, więc w dniu imprezy, godzinę przed imprezą powiedziałem madamowi, że czy możemy odwołać, bo ja w ogóle nie chcę tej imprezy i chcę tylko leżeć w łóżeczku z nim i kotkami i oglądać bajki. No ale dobra, już powiedział, że nie, więc już trudno. W trakcie się oczywiście wkręciłem, że nikomu się nie podoba, że jest beznadziejnie i że dramat. To była kolejna wkręta. No i po imprezie miałem wkrętę, że ludzie wyszli i nie było przeciągania. A tak jak mówiłem, przeciąganie uważam, że było super, że go nie było, ale na świeżo po imprezie myślałem, że nie było przeciągania, więc na pewno było beznadziejnie, że ludzie powiedzieli, że chcą wyjść, bo oczywiście nie powiedzieli tego po pół godzinie, tylko po jakichś 5 czy 6 godzinach, więc byłem taki, o nie, na pewno mnie nie lubią, nikt mnie nie lubi i tak dalej. No ale to jest moja stała wkręta. Ale ostatecznie jak się wyspałem i przemyślałem wszystko, to jestem zadowolony z tego, jak się potoczyła wieczór właściwie, bo tutaj u nas jest teraz tak, że do 1 w nocy można, tak? Tak, znowu prowadzili nam jakby godzinę policyjną między 1 a 6. Tak. To ja jeszcze chcę dodać, że Patrysia urodziny bardziej mi się podobały niż moja. Twoje były bardziej przypałowe. Moje były, bardziej było zamieszanie, chaos i to było nasz pierwszy chyba raz, gdy tak, nie wiem, no kilka osób było tutaj i dużo się działo, nie? Ja byłem wtedy trochę przeziębiony, zaczynałem być, nie? Tak, no ja też. Pogoda była średnia, no i w ogóle, nieważne. I mogliśmy się ze wszystkim wyrobić. Teraz, 5 minut po tym, gdy goście powinni zapukać do drzwi, bo oczywiście się spóźnili, niedużo, ale... Byliśmy gotowi ze wszystkim. Tak. Byliśmy na tyle gotowi, że zdążyliśmy sobie zrobić zdjęcia, że mogliśmy już się czegoś napić, usiąść i wiecie, coś co jest w ogóle niespotykane, nie? Przynajmniej w naszym życiu. Ale ładny ptaszek przyleciał, wiem, widzisz? Wiem.
Ale słodko. Ale ładne. I poleciał. A po drugie, był w ogóle luz totalny. Pogoda była rewelacyjna, słonecznie. Wszyscy sobie gadali i chillowali. Gadaliśmy na jakieś przeróżne tematy. Dzwoniliśmy też do znajomych, którzy na FaceTime'ie, którzy wyjechali za granicę, dlatego nie mogli przybyć i jakby też chwilę z nimi spędziliśmy czasu. I ja naprawdę się bawiłem bardzo dobrze. Ja też. No, naprawdę. Było przemiło. No tak. Było przemiło. No było przemiło, koleżanko. No nie ma za co. No. Dobra, ale chciałam się zapytać, odkryłam, że tutaj jest jedno zdjęcie tak. z urodzinek, gdzie jest tam półgołe. To nie jest żadne jakieś przygotowane, tylko po prostu nie, tak odnaleźliśmy tak. je teraz, bo... I to było robione Instaxem i widzę, że na końcu Instaxu jest napisane don't put in mouth, nie wkładaj do buzi. To jest dla ciebie specjalnie. Ale naprawdę? To ludzie myślą, że to są jakieś ten? Tak. Chipsy? Tak, myślą. To chyba Amerykanie. Możliwe. Dziwne. Więc... A co się stanie, jak włożę do buzi? Nie wiem, nie będziemy próbować. Ale nie interesuje cię to teraz? Nie. W tym momencie, jak zobaczyłem ten napis, to pomyślałem o tym, że kurde, to jest w sumie ciekawy kusząca pomysł. Kusząca propozycja. Widzisz, gdyby tego nie napisali... To bym nigdy na to nie wpadł. No. Więc to jest a może ich wina. Oni specjalnie to zrobili. Może to jest jakaś niespodzianka się wtedy dzieje fajna. Że a tak wiesz, nie oni czekają rób tego. Po prostu na odważnych. A to odważny świat należy. A właśnie, więc może teraz... Dobra, nie, słuchajcie... Kończymy. Urodzinki były super. Dobrze, że to ustaliłeś. No i co? Koniec już urodzinkowego czasu. Tak, ale ja mam plan na następne urodzinki. Za rok. Tak, ponieważ chyba nie w Hiszpanii, to chyba w Ameryce Południowej bardziej, ważnym świętem w życiu człowieka. Oj, dobrze, już jedź. Tak, masz bez tłumika motor. Fajnie. Naprawdę wszyscy cię podziwiamy. Jest ważnym świętem, jest quinceañera. Mhm. Czyli to są 16 urodziny. 15. 15. Mhm. 15. 15. Quince. Quince, no tak. O nie, to mi psuje cały plan. Bo pomyślałem, że jakby były 16, to w przyszłym roku bym miał dwie 16 urodziny. Więc bym mógł sobie zrobić podwójną imprezę. Dobra, dzisiaj nie martw się, coś wymyślimy. Ale jak teraz, to są 15, teraz Patryś... To nie dożyje potrójnych. Słuchajcie, coś się da zawsze wymyśleć. Nie ma jakby na 31 urodziny nie ma jakichś specjalnych coś. Więc Patryś obchodził pierwsze urodzinki. Dlaczego w tym pierwsza? Roku? No, bo tak, no. Miał czapeczkę z jedynką, miał baloniki z jedynką, bo jest numer jeden, tak? Ja jestem numer jeden. Oraz jest małym dzieciaczkiem. Wcale nie, jestem bardzo duży. Dzisiaj jechałeś sam. Dzisiaj jechałem sam, mój drodzy. I autobusem. I ma w portfelu swój własny bilet. Mam własny bilet, dostałem i mam go nawet w swoim portfeliku. Taki już jest dorosły. I dzisiaj sam się udałem, moi drodzy, w podróż i przykułem sobie uszy razy dwa i sam to wszystko załatwiłem, poszedłem do pani, normalnie powiedziałem, proszę pani, jestem tutaj umówiony i mam karteczkę, że jestem umówiona. Pani na naszych oczach. Dzień dobry. To wszystko się dzieje. I miałem zgodę też opiekuna. Zaraz i tak dałem. I nawet, słuchajcie, nie chciał mi oddać, nie oddał nie, nie oddałem, biletu. Powiedziałem, że już jestem dorosły i sam będę miał swój bilet, a nie tylko, że będzie mi wydzierał, bo on mi zawsze wydzierał bilet. Zawsze chciałeś, żebym jego trzymał, bo bałeś się, że zgubisz. No to teraz jestem dorosły, już nie gubię takich rzeczy. No, i się zaprzyjaźniłem z panem Piercerem. Jesteśmy friendsami teraz już na Instagramie. BFFs? Tak, jesteśmy BFFs. Okej, okay. To chyba jest znak, że możemy kończyć. Tak? Tak. No dobrze. To dziękujemy wam bardzo. I życzymy smacznych bobików i torcików. Pa, pa. Pa, pa. Ale ładnie zaćwierkał na koniec.